Dobra, jedziemy. Tak więc teraz przeczytam wiersz Janusza Kotańskiego. Wiersz jest bez tytułu. Gdzie jest ten chłopiec, leżący na wielkich mapach, czytający w nocy książki z latarką pod poduszką, by nie widzieli rodzice, wchodzący na czerwone wierchy w za dużych butach, z piętami obdartymi do krwi? Gdzie jest ten chłopiec, oblewający się rumieńcem, gdy ujrzał dziewczynę, z którą nigdy nie ośmielił się zamienić słowa, nie lubiący kłamać, wyczulony na wszelkie zło, lekkomyślny, próżny, porywczy, łagodny, czujący efekciarski, szczery, skory do wzruszeń, lubiący wypić, miły, ufający od razu, brzydzący się przemocą, wierny wobec przyjaciół i kilku pięknych słów, ulegający łatwo zmiennym wiatrom fantazji. Faunika już nie ma, a i piszczałka nie gra. No dobra, to zostawmy na razie tą piszczałkę i faunika. To na pewno coś znaczy i ma jakiś sens. To na pewno, nie ma wątpliwości. A to być może trzeba kilkaset książek przeczytać, żeby wiedzieć o co chodzi, prawda? Bo to są nawiązania jakieś do fauny, to pewnie, pewnie jakichś tych bogów czy innych tam greckich stworów. Ale ta pierwsza część, gdzie jest ten chłopiec, który coś tam. Czy jest jakieś podobieństwo między tobą a tym chłopcem, który tutaj się wypowiada? Tak? No też jest taka... Są też takie słowa odnośnie leżący na wielkich mapach i no jestem ciekaw, co autor miał na myśli, bo... Autor. Ja jednak odróżniam. Podmiot liryczny, no nie? Aha. Podmiot liryczny, czyli ten, kto mówi w wierszu. To może być autor, być może to jest autor, tak? Być może on, tak przypuszczam, że być może on... O siebie pyta. Gdzie jest ten chłopiec, tak? Który to i tamto. I wspomina siebie z tych lat chłopięcych, tak? Kiedy był chłopcem, tak? Dziecięcy. Tak sobie tak rozważa, gdzie jest ten gościu, tak? Który był taki, a taki, który lubił to i to, który tam, nie wiem, o tych dziewczynach chciałem jeszcze raz. Oblewający się rumieńcem, gdy ujrzał dziewczynę, z którą nigdy nie ośmielił się zamienić słowa. Na przykład, czy miałeś coś takiego w życiu swoim, że jakaś dziewczyna ci się podobała, tak? A ty nie zamieniłeś z nią ani słowa. Tak, wiele razy tak miałem. Więc ja nie mówię o tym rumieńcu, bo być może nie oblewałeś rumieńcem, ale na przykład była taka, czy to koleżanka, no nie w szkole, czy gdzieś tam na mieście, się podobała, tak? Mijasz ją codziennie, czy tam kilka razy w tygodniu, w miesiącu. No i on wspomina takie rzeczy, no nie? Gościu wspomina takie rzeczy. I inne. Tak, jak ty interpretujesz, to łatwiej mi wejść w ten wiersz i wtedy zaczynam rozumieć bardziej. Dobra. Wrócimy jeszcze do tego autora, być może nie raz, na pewno nie raz, dwa razy prawdopodobnie, ale to już w następnym nagraniu. Dziękuję.